Co to, był za mecz, co to było za spotkanie dzisiaj na temat spotkania Maroko kontra Chorwacja? No właśnie, dzisiaj zrobimy sobie taką analizę. Wiemy, kto zajął trzecie miejsce, jeśli chodzi o Mundial, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Trzecie miejsce. Idzie w ręce tutaj Chorwacji. Oni zdobywają medal podczas właśnie tego mundialu, podczas tych mistrzostw. Zrobiłem sobie też taką analizę z podsumowaniem tak, tego spotkania. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, grze w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania tutaj Chorwacja kontra Maroko. Jak widać, tutaj Chorwacja pokonuje Maroko 2 do 1. Chociaż były tam takie momenty tak niepewne i kontrowersyjne. Wydaje mi się, że bardzo kiepsko, słabo to sędziował ten sędzia z Kataru. To był taki gest. W kierunku tak gościa, gospodarza, że po prostu wyznaczyli na ten mecz o trzecie miejsce. No tutaj sędziego Skataru, ale bardzo słaby tak naprawdę był ten sędzia. Ja z reguły nie oceniam pracy sędziów, rzadko się kiedy je czepiam. Tak? Ale tam ewidentnie po prostu mnóstwo błędów popełnił ten sędzia. Tam, gdzie powinien sprawdzić war, gdzie powinien podjąć decyzję szybciej. No nie nadawał się, tak? Być może jest dobrym sędzią, ale nie jeśli chodzi o tak ważne spotkanie, jeśli chodzi o me, 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 spotkanie dotyczące trzeciego miejsca, tak? A więc miejsca na podium, miejsca medalowego. No i Chorwacja zwyciężyła tutaj 2 do 1, aczkolwiek Maroko dobrze się prezentowało, aczkolwiek trzeba powiedzieć też sobie wprost, no moim zdaniem i też z przebiegu tej gry, tego spotkania i też z dotychczasowej po prostu występów, to Chorwacja jest lepszą drużyną na tle Maroko, tak? Nie ma co się oszukiwać, chociaż Maroko dobrze się prezentowało, no to patrząc tutaj pod, pod kątem piłkarskim, już pomijając kwestię błędy, tak? Bo Pytanie też jest takie, na ile te błędy sędziego wypaczyły wynik tego spotkania. Natomiast no, patrząc piłkarsko, no to po prostu Chorwacja tutaj była lepsza. Zobaczmy sobie na statystyki. No to są statystyki takie troszeczkę suche, tak, no bo one nie grają, ale mamy tutaj szczały 12 do 9, szczały na bramkę 4 do 2. Posiadanie piłki prawie, że po połowie, no, no dosłownie po połowie, tak. Tutaj te statystyki zdecydowanie są lepsze po stronie tutaj właśnie Chorwacji, tak. Po stronie Chorwacji. Zobaczmy sobie też może, jakie pojawiły się wiadomości po tym spotkaniu. Luka Modrycz skomentował swoją przyszłość w reprezentacji Chorwacji, jasna deklaracja pomocnika, Mundial w Katarze, mecz o trzecie miejsce, Chorwacja Maroko, relacja na żywo, eksperci grzmią po meczu o trzecie miejsce, kolejny skandal. Luka Modrycz ogłasza, podjął decyzję po meczu z Marokiem. Czyli znaczy, miałbym ja też przeszłego, tak, z takimi tutaj nie, deklaracjami, że ktoś po prostu odejdzie już z tej reprezentacji i tak dalej, zobaczymy też jak te reprezentacje będą wyglądać, tak? Czy one będą potrzebować danego trenera, czy też nie, tak? Czy na przykład, no, czy modrysz jest piłkarz, ale no, trener to może stracić posadę, ale w sensie po prostu piłkarza, tak, że tutaj bym się wstrzymał, że ktoś powinien no, już nie zagram w, w reprezentacji. Zobaczymy. Co będzie, to zobaczymy, tak? Tak samo było na przykład w przypadku reprezentacji Niemiec, też tam zostawili rzuceni, tak? Thomas Miller, kto tam jeszcze był, ten, ten po prostu obrońca z Borus i Dornu, Uciekło mi po prostu, który był też bramkarzem w Bayernie Monachium. No była taka trójka praktycznie zawodników, którzy, których już praktycznie selekcjoner skreślił, a potem i tak zostali po, na, na nowo powołani do tej reprezentacji. Także no, dzisiaj troszeczkę czasu się zmienia. Nie ma to po prostu też patrzeć i stawiać na za, młodych zawodników, bo to się zmienia. Natomiast tak, Luka Modrycz ogłasza, Chorwacja, Maroko, relacja na żywo, zróbcie show, panowie, live, mundial, skandal, zrezygnujemy w ogóle z sędziów, zrezygnujmy w ogóle z sędziów, no nie, tam rzeczywiście po prostu, jeśli chodzi o to sędziowanie, było bardzo kiepskie, ale muszę też tutaj skrytykować, jeśli chodzi o piłkarzy Maroko, oni byli bardzo napastliwi w stosunku do sędziego, no na przykład w rugby to jest nie do pomyślenia, tak, w to od razu po prostu wyleciliby z boiska, tam nie może nikt po prostu podlecieć, także moim zdaniem... A, niedopuszczalny jest, tak? Jeszcze Hakim, jaki był agresywny i po, i po spotkaniu, po meczu, moim zdaniem jest to niedopuszczalne, po prostu tutaj aż taka mm, ingerencja tych piłkarzy. Poza tym, też pomijam kwestię tego, że ten sędzia nie potrafił sobie radzić z emocjami i z emocjami piłkarzy, tak? On powinien być bardziej stanowczy, powinien być bardziej twardy, bo on praktycznie taki był, tak? No nie chcę powiedzieć, że miękki, ale taki po prostu nie był zbyt stanowczy i piłkarze do niego podlatywali w dwójkę, w trójkę, by bardziej był stanowczy, tam by zrzucił dwie, trzy żółte kartki, to by po prostu ost ostudził te emocje. No takie umiejętności też interpersonalne brakowało. Już pomijając umiejętności sędziowskie, to interpersonalne, jeśli o tego sędziego. Piłkarz Monako, Maroko do FIFA po meczu z Chorwacją, tego kamery nie pokazały gol filmowej urody i Chorwacja znowu ma mental mistrzost świata War nie przeszkodził. No czy powiem w ten sposób, moim zdaniem, to też jest zasłużone, tak? Jest to dziś uczciwy, faktycznie wynik Maroko. Dobrze sobie dobrze się prezentowało, dobrze sobie radziło, ale moim zdaniem nie aż tak dobrze, żeby tutaj zdobyć właśnie trzecie miejsce, tak? Potem mamy tak, Mundial 2022, Chorwacja wygrywa z marokiem i zdobywa brązową medal Lwy Atlasu. Chorwacja znowu na podium Mistrzostw Świata. Zbigniew Błonik bije brawo. Mundial 2022. Sędzia z Kataru Jasim słabo prowadził mecz Chorwacja-Maroko. No to dosyć po prostu <grytanie> delikatnie określę Fatalnie, fatalnie tak. Stowieczyna po prostu nawet nie najgorzej prowadził to spotkanie spośród wszystkich sędziów. Wszystkich spotkań podczas tego mundialu. Nawet bym się pokusił po prostu o takie stwierdzenie. Zobaczmy sobie tutaj na skład personalny, czy piłkarzy, tak? Czy jest po prostu tutaj kogo, na kogo wskazać, kogo tutaj można byłoby wyróżnić? No na pewno, jeśli chodzi o reprezentację Maroko, no to ja zresztą robiłem taką analizę szerszą na temat właśnie reprezentacji Maroko. Ona znajduje się ta analiza na moim kanale. Natomiast rzeczywiście reprezentacja Maroko dobrze sobie, po prostu bardzo dobrze sobie radziła w tym spotkaniu, a także w poprzednich spotkaniach. No tutaj, kapitalni zawodnicy, tak? Typu właśnie Hakimi, typu właśnie tutaj Amrabat, Zijek, tak? Warto tutaj wspomnieć, ja powiem w ten sposób, że jeśli chodzi o Chorwację, no to kwestię Perisicza, który został. Przesunięty jako obrońca, to to jest już dosyć ciekawa sprawa. No, bo przecież on z reguły gra jako pomocnik, tak? Pomocnik, o napastnik. On tutaj został cofnięty do mocnych działań defensywnych i bardzo dobrze się wywiązywał z tej pracy, z tego obowiązku. Także warto tutaj po prostu właśnie ocenić Persicza. znaczy ja Persicza pamiętam też jeszcze z pił jako piłkarza Bayernu, Monachium i teraz Interu, Mediolan i tak dalej. Natomiast no, on ma pewne takie braki, tak? pewne niedoskonałości. Yy, wiadomo, że tutaj jako pomocnik, napastnik, ale ja nie mogłem nigdy przeżyć tego, jak on może na przykład spudować do pustej bramki, jak może po prostu źle podać, jak może na przykład nie wykorzystać. Takie głupie praktycznie sytuacje na zawodnika, który jest na takim etapie, na takim poziomie piłkarskim no nie wiem, po prostu tak, no to tak, jakby na przykład nie potrafił utrzymać piłki, albo by wykopywał tą piłkę głupio na aut, no na, na tym poziomie pewne rzeczy się oczekuje, innych braków można byłoby oczekiwać tego zawodnika, no ale to było takie po prostu to takie babole, które robił często podczas meczów i to tak raziło, także że na tym poziomie piłkarskim nie lubię takiego stwierdzenia, ale naprawdę no czasami po prostu ja bym pewnie lepiej, lepiej tę piłkę przyjął, czy dograł, czy po prostu wykonał szana bramkę niż to Perisic. Przynajmniej takie miałem odczucie, tak? no bo tego się oczekuje od zawodnika, który występuje w taktopowych klubach. Tak? Oczywiście z całym szacunkiem, tak? no ja tam nie jestem nikim jeśli chodzi o piłkarzy, w sensie po prostu no nie jestem żadnym piłkarzem, ale no, to, to mocno raziło po oczach. No a teraz został cofnięty do, do, do działania, jeśli chodzi o defensywę, także napiszcie w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie, na temat tego spotkania dzisiaj, po prostu wielki finał, analizę tego finału, czy po prostu typowanie tego finału też obiłem w osobnym filmiku, eee, zapraszam do oglądania, to wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.